Witam wszystkich zebranych. Dzisiaj będę mówić o drugim przyjściu Pana Jezusa Chrystusa. Chrześcijanie, modlą się, przyjdź królestwo Twoje, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Ale czy wszyscy wierzą w drugie przyjście Pana Jezusa Chrystusa? Czy wszyscy są przygotowani na drugie przyjście Pana Jezusa, służąc Panu Bogu i bliźnim, pokutując? Chwalebne przyjście Chrystusa Jezusa głosili już apostołowie. Chwalebne przyjście Pana Jezusa, czyli drugi adwent, paruzja. Dzieje apostolskie, rozdział 3, werset 19-21. Przeto upamiętajcie się i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze, aby nadeszły od Pana czasy ochłody i aby posłał przeznaczonego dla was i Chrystusa Jezusa, którego musi przyjąć niebo aż do czasu odnowienia wszech rzeczy, o czym od wieków mówił Bóg przez usta świętych proroków swoich. Tu właśnie apostołowie mówią: upamiętajcie się i nawróćcie się. Stary Testament mówił o przyjściu Pana. Świadczy o tym świadectwo Enocha, świadectwo Joba i świadectwo Dawida. Teraz świadectwo Enocha. Judy. O nich też prorokował Henoch, siódmy potomek po Adamie, mówiąc: oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych, aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie ich bezbożne uczynki, których się dopuścili, i za wszystkie bezecne słowa, jakie wypowiedzieli przeciwko niemu bezbożni grzesznicy. Więc Juda mówi o przyjściu Pana wraz ze świętymi. Po co? Aby ukarać tych bezbożnych za wszystkie czyny i słowa wypowiedziane. Pan Jezus przychodzi na sąd. Teraz świadectwo Joba. Job 19, werset 25-27. Lecz ja wiem, że Odkupiciel mój żyje i że jako ostatni nad prochem stanie, że potem, chociaż moja skóra jest tak poszarpana, uwolniony od swego ciała, będę oglądał Boga. Tak, ja sam ujrzę Go i moje oczy zobaczą Go. Nie kto inny, moje nerki zanikają we mnie, za tym tęskniąc. Więc Job wierzył w drugie przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Wierzył w zmartwychwstanie. Świadectwo Dawida. Psalm 50, werset 3. Psalm 50, werset 3 i 4. Bóg nasz przybywa i nie milczy, przed Nim ogień pochłaniający, a dokoła Niego sroży się potężna burza. Przyzywa niebiosa z góry i ziemię, aby sądzić swój lud. Więc tutaj mówi Dawid, że Pan Jezus przybywa, aby sądzić lud. Nowy Testament mówi także o drugim przyjściu Pana Jezusa Chrystusa. Potwierdza to świadectwo samego Chrystusa, świadectwo aniołów i świadectwo apostołów. Świadectwo samego Chrystusa. Jana 14, werset 1-3. Niechaj się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań, gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział.
idę przygotować wam miejsce, a jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Pan Jezus nawołuje, wierzcie we mnie i w Boga wierzcie, bo pójdę do nieba przygotować wam miejsce i potem przyjdę po was. Czyli Pan Jezus sam świadczy o drugim swoim przybyciu. Mateusza 24, werset 30. I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. Pan Jezus mówi o sobie, że przyjdzie na obłokach z wielką mocą i chwałą. Mateusza 26, 64. Rzecze mu Jezus, tyś powiedział, nadto powiadam wam, odtąd ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego na prawicy mocy Bożej i przychodzącego na obłokach nieba. Pan Jezus powiedział, że ujrzą go po prawicy Bożej na tronie i przychodzącego na obłokach, czyli zapowiada drugie przyjście swoje. Marka 13, werset 33 do 37. Baczcie, czuwajcie, nie wiecie bowiem, kiedy ten czas nastanie. Jest to jak u człowieka, który odjechał, zostawił dom swój, dał władzę sługom swoim, każdemu wyznaczył jego zadanie, a odźwiernemu nakazał, aby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan przyjdzie, czy wieczorem, czy o północy, czy gdy gór zapieje, czy rankiem, a gdy przyjdzie, nie zastał was śpiącymi. To, co wam mówię, mówię wszystkim, czuwajcie. Tu Pan Jezus mówi, że przyjdzie nie wiadomo o której godzinie, nie wiadomo kiedy, i nawołuje wszystkich do czuwania. Łukasz, rozdział 12, werset 36 do 40. Wy zaś bądźcie podobni do ludzi oczekujących Pana swego, aby mu zaraz otworzyć, gdy powróci z resela, przyjdzie i zapuka. Błogosławieni owi słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Zaprawdę powiadam wam, że się przeparze i posadzi ich przy stole i przystąpiwszy będzie im usługiwał. Czy przyjdzie o drugiej czy o trzeciej straży, a zastanie ich tak, błogosławieni oni. To wiedzcie, że gdyby wiedział gospodarz, o której godzinie złodziej przyjdzie, nie dopuściłby do tego, by podkopano dom jego. I wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o takiej godzinie, której się nie spodziewacie. Jezus mówi, że przyjdzie o takiej godzinie, której się nie spodziewają nigdy. I nawołuje, czuwajcie. I najważniejsze to, że jak przyjdzie i zabierze nas do nieba, to posadzi nas przy stole i sam Bóg będzie nam usługiwał. Co za wielka radość, co za wielki przywilej dla nas. I teraz świadectwo aniołów o tym, że Pan Jezus przyjdzie. Dzieje apostolskie, 1, werset 11. I rzekli, mężowie galilejscy, czemu stoicie, patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście, idącego do nieba. Aniołowie zaświadczają, że Pan Jezus po raz drugi przyjdzie. Teraz świadectwo apostołów. Hebrajczyków 9, 28.
Hebrajczyków 9, werset 28. Tak i Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Więc apostołowie tu mówią, że Pan Jezus przyjdzie po raz drugi, aby nas zbawić. Pierwszy Tesaloniczan, rozdział 4, werset 15 do 18. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan nadany rozkaz na głos Archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Tu apostołowie mówią, że Pan Jezus przyjdzie na głos trąby, na głos Archanioła i zabierze nas do nieba na obłokach i tak zawsze będziemy z Panem Jezusem. Czyli apostołowie świadczą o przyjściu Pana Jezusa Chrystusa. Drugi Tesaloniczan, rozdział 1, werset 6 do 10. Gdyż sprawiedliwa to rzecz u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają, a wam uciskanym dać odpocznienie wespół z nami, gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej. W ogniu płomienistym wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. Poniosą oni kary zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały Jego. Gdy przyjdzie w owym dniu, aby być uwielbionym wśród świętych swoich i podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli, bo świadectwu naszemu uwierzyliście. Tu apostołowie mówią, że przyjdzie Pan Jezus podziwiany przez swoich wyznawców, ale przyjdzie, żeby bezbożni ponieśli karę za tracenie wieczne, oddalenie od oblicza Boga. Teraz sposób przyjścia Jezusa Chrystusa. Pan przyjdzie osobiście z wielkim orszakiem anielskim, widzialnie i majestatycznie, słyszalnie. Pan Jezus przyjdzie osobiście. Dzieje apostolskie, rozdział 1, werset 11. I rzekli, mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. Czyli Pan Jezus przyjdzie osobiście. 1 Tesaloniczan 4,16. 1 Tesaloniczan, rozdział 4, werset 16. Gdyż sam Pan nadany rozkaz na głos Archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Czyli tu apostołowie mówią, że przyjdzie Pan sam, czyli osobiście, z wielkim orszakiem aniołów. Mateusza, rozdział 16, werset 27. Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie chwale Ojca swego z aniołami swymi i wtedy odda każdemu według uczynków Jego. Pan Jezus przyjdzie w wielkiej chwale z aniołami swymi, z orszakiem niebieskim, jako Król Królów, Pan Panów. Mateusz, rozdział 25, werset 31.
A gdy przyjdzie Syn Człowieczy chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały. Czyli Pan Jezus przyjdzie z wielkim orszakiem niebieskim, ze wszystkimi aniołami, jako Król Królów, Pan Panów. Pan Jezus przyjdzie widzialnie i majestatycznie. Mateusza, rozdział 24, werset 27 i 30. Gdy jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Czyli błyskawica ujrzy każdy, czyli przyjście Pana Jezusa też ujrzy każdy. Przyjdzie Pan widzialnie. I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. Przyjdzie majestatycznie, z wielką mocą i chwałą. Apokalipsa, rozdział 1, werset 7. Oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy go wszelkie oko, widzialnie przyjdzie, a także ci, którzy go przebili i będą biadać nad nimi wszystkie plemiona ziemi. Tak jest. Amen. Apokalipsa, rozdział 14, werset 14. I widziałem, a oto biały obłok, a na obłoku siedział ktoś podobny do Syna Człowieczego, mający na głowie swojej złotą koronę, a w ręku swym ostry sierp. Przyjdzie majestatycznie, z koroną na głowie, jako Król Królów, Pan Panów, jako Pan całego Wszechświata, wszystkich ludzi. Izajasz 66, Izajasz, rozdział 66, werset 15 i 16. Bo oto Pan przyjdzie w ogniu, a Jego wozy jak huragan, aby dać upust swojemu gniewowi i spełnić swoją groźbę w płomieniach ognia. Gdyż ogniem i swoim mieczem dokona Pan sądu nad całą ziemią i będzie wielu pobitych przez Pana. Więc przyjdzie tu widzialnie w ogniu, wozy jak huragan, i widzialnie i majestatycznie przyjdzie jako Pan z całym orszakiem. Joela, rozdział 2, werset 1 do 3. Zatrąbcie na rogu na Syjonie, krzyczcie na mojej świętej górze. Niech zawrzą wszyscy mieszkańcy ziemi, gdyż nadchodzi dzień Pana, gdyż jest bliski, czyli majestatycznie przyjdzie. Dzień ciemności i mroku, dzień pochmurny i mglisty, jak zorza poranna kładzie się na góry, tak nadciąga lud wielki i potężny, któremu równego nie było od wieków, i po nim już nie będzie, aż do lat najdalszych pokoleń. Przed nim ogień płonący, a po nim płomień ogorujący, przed nim kraj jagi, tak jak ogród Eden, a po nim jak step pusty, nikt też przed nim nie ujdzie. Czyli widzimy tutaj majestatyczne, widzialne przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus przyjdzie słyszalnie. Pierwszy Tesaloniczan, rozdział 4, werset 16-17. Gdyż sam Pan nadany rozkaz na głos Archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Nim.
przyjdzie słyszalnie na dany rozkaz, na głos Archanioła i trąby Bożej. Wszyscy go usłyszą i majestatycznie. Psalm 53. Psalm 50, wersety 3 i 4. Bóg nas przybywa i nie milczy, przed Nim ogień pochłaniający, a dokoła Niego stroży się potężna burza. Przyzywa niebiosa z góry i ziemię, aby sądzić swój lud. Więc Pan przybywa, nie milczy, czyli słyszalnie, przed Nim ogień pochłaniający i burza usłysza. Burzę usłyszą wszyscy, czyli słyszalnie przyjdzie. Izajasz 42, Izajasz rozdział 42, werset 13 do 15. Pan wyrusza jak bohater, jak wojownik budzi zapał do walki. Rzecz donosi, zrzuca donośny zew bojowy, wydaje okrzyk, słyszalnie przyjdzie, zew bojowy wydaje, wydaje okrzyk, nad swoimi wrogami odnosi zwycięstwo. Już długo milczałem, nie odzywałem się, powstrzymywałem się, lecz teraz jak rodząca będę krzyczeć, będę zawodzić i skomleć, czyli słyszalnie przyjdzie. Joel, rozdział 2, werset 10 do 11. Drży przed nim ziemia, trzęsie się niebo, słońce i księżyc są zaćmione, a gwiazdy tracą swój blask. Pan wydaje swój donośny głos przed swoim wojskiem, gdyż bardzo liczne są jego zastępy i potężny jest wykonawca jego rozkazu. Tak, wielki jest dzień Pana i pełen grozy, któż go przetrwa? Więc tutaj drży ziemia, trzęsie się niebo, to słyszalnie przyjdzie. Pan wydaje donośny głos przed swym wojskiem, z wojskiem przyjdzie, czyli słyszalnie. Podsumujmy to razem. Pan przyjdzie osobiście, z orszakiem anielskim, widzialnie i majestatycznie, słyszalnie. Biblia jednak ostrzega przed następującymi błędnymi teoriami. Teorią negacji, teorią zwłoki, teorią przyjścia duchowego. 2 Piotra, rozdział 3, werset 3 do 7. Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości i mówić, gdzież jest przyobiecane przyjście Jego. Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. Obstając przy tym, przeoczają już od dawna, że od dawna były niebiosa i była ziemia, która z wody i przez wodę powstała mocą Słowa Bożego, przez co świat ówczesny zalany wodą zginął. Ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego słowa zachowane są dla ognia i utrzymania na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. Więc tu jest teoria negacji. Powstaną szydercy, którzy nie wierzą w przyjście Pana, którzy mówią, że wszystko to jest tak, jak było, a Pan Jezus przyjdzie osądzić ziemię ogniem. Przedtem, gdy był potop, Bóg osądził przy pomocy wód. Teoria zwłoki. Mateusza 24, werset 46 do 51. Szczęśliwy ów sługa, którego Pan jego, gdy przyjdzie, zostanie tak czyniącego. Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim. Jeśliby zaś ów sługa rzekł w sercu moim, Pan mój zwleka z przyjściem i zacząłby bić swój sługi swoje i jeść i pić z pijakami, przyjdzie Pan sługi owego
w dniu, w którym tego nie oczekuje i o godzinie, której się nie zna. I usunie go i wyznaczy mu los z obłudnikami, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. To jest błędna teoria, teoria zwłoki. Błędna teoria, teoria przyjścia duchowego. Mateusza 24, rozdział 24, werset 23 do 27. Gdyby wtedy wam powiedział ktoś, oto i tu jest Chrystus, albo tam, nie wierzcie, powstaną bowiem fałszywi mesjasze, fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść wybranych. Oto przepowiedziałem wam, gdyby więc wam powiedzieli, oto jest na pustyni, nie wychodźcie, oto jest w kryjówce, nie wierzcie, gdyż jak błyskawica pojawi się od wschodu i jaśnieje na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Więc jest to teoria błędna, teoria przyjścia duchowego. Teraz najważniejsze pytanie. Apokalipsa, rozdział 6, werset 13-17. I gwiazdy niebieskie spadły na ziemię, podobnie jak drzewo figowe zrzuca figi swoje, gdy wiatr gwałtowny nim począśnie. I niebo znikło, jak niknie zwój, który się zwija, i wszystkie góry i wyspy rzucone zostały z miejsc swoich. I wszyscy królowie ziemi, i możnowładcy, i wodzowie, i bogacze, i mocarze, i wszyscy niewolnicy i wolni ukryli się w jaskiniach i skałach górskich. I mówili do gór i skał, padnijcie na nas i zakryjcie przed obliczem nas tego, który siedzi na tronie. I przed gniewem baranka, albowiem nastał u wielki dzień ich gniewu. I któż się może ostać? Najważniejsze pytanie. I któż się może ostać? 2 Piotra, rozdział 3, werset 11-12. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności? Jeśli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się. Najważniejsze pytanie. Jakimiż powinniście być w świętym postępowaniu i w pobożności? Jacy powinniśmy rzeczywiście być? 2 Piotra, werset 3, rozdział 3, werset 13-14. Ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Przeto umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy i bez nagany w pokoju. Powinniśmy być bez skazy, bez nagany w pokoju. Módlmy się. Panie Boże Jahwe, proszę Cię przez Pana Jezusa Chrystusa, aby Jezus Chrystus przychodząc po raz drugi zastał nas czuwających i odzianych w szatę Bożej sprawiedliwości. Amen. Pan przychodzi. Psalm 97, werset 1. Pan jest królem, niech się raduje ziemia, niech się weselą mnogie wyspy. Jahwe jest Bogiem i to jedynym. Raduj się ziemią, weselcie się morza i oceany. Jasność roztacza się wokół Pana. Pan płynie na obłoku, pobożni przyjmują ciała uwielbione. Bezbożnych pożera żar ognia Pana, ziemia drży w posadach. Ukorzcie się przed Panem wszystkie stworzenia, bezsilne są bałwany wykonalne ręką ludzką. Góry w niwecz się rozsypują przed stopami Pana. Pan ukazuje się światu w całym swym majestacie. Narody widzą chwałę i potęgę swojego Stwórcy. Wszyscy padają na twarz przed swoim Panem i Władcą.
Pan wznosi swój lud na obłoku i wiedzie do komnat Bożych w niebiosach. Amen. Dziękuję.